66 do piekła. Witamy w piekle. W świecie po wojnie atomowej nie ma miejsca dla mięczaków. Albo jesteś twardy i rządzisz, albo zeżrą cię pustynne kojoty i mutanci. Jesteś gotowy? Jeśli tak, to przygotuj się na niezwykłą przygodę. Do tej gry nie będzie ci potrzebne łówek ani kostki. Wystarczy, że uważnie przeczytasz opisy umieszczone w odpowiednich paragrafach i podejmiesz właściwą decyzję. Czytaj tylko opisy umieszczone w punktach, do których odsyłają cię odnośniki. W przeciwnym wypadku sam popsujesz sobie zabawę. A teraz przejdź do punktu numer 1. Gdybyś był poetą, zapewne potrafiłbyś ładnie opisać ten wieczór. Ale artyści wyparowali, gdy spadły bomby. Albo zaćpali się na śmierć zaraz po apokalipsie, kiedy z radioaktywnego pyłu wyłonił się nowy świat. Przeszkadzała im rdza, promieniowanie, piasek pustyń i hordy zdziczałych ludzi walczących o żarcie i wodę. Do zmroku pozostała jeszcze godzina, może dwie. Złe czerwone słońce chyli się ku zachodowi. Gorący wiatr porywa tumany piasku i zasypuje starą 66. autostradę międzystanową prowadzącą z Los Angeles do Las Vegas i dalej. W stronę radioaktywnych pustyń Utah i Wyoming, gdzie zaczyna się Aleja Potępienia. Na szczęście nie myślisz o tym wszystkim. Wciskasz gaz do dechy. Słyszysz basowy ryk silnika, a twoja Krystyna pruje popękaną drogą. Sięgasz ręką w bok. Na siedzeniu obok leżą trzy granaty. Stary, sprawdzony Glock, kaliber 9 mm i obrzyn. Jedziesz teraz drogą tylko dlatego, że miałeś farta. Tak, naprawdę miałeś farta. Nie wiesz, co tknęło cię, aby na targowisku w Los Angeles zagadać ze starym, zachrypniętym trepem. Gość wyglądał na zamożnego. Miał złą mu popachy. Gadaliście przez chwilę, choć masz wrażenie, że już od dawna cię obserwował. A potem ten koleżka zaproponował ci robotę płatną jak cholera. Masz dostarczyć małą przesyłkę do Barter Town, metalowe pudełko, które masz zaszyte w pasie. Takie małe gówienko. Ale jest warte 100 tysięcy baksów i to nie jakichś tam gównianych kawałków złomu. 100 tysięcy nowiutkich dolarów kalifornijskich prosto z banku Dominium. Jeśli zdołasz dotrzeć do Barter Town i odnaleźć niejakiego Rufixa, to do końca życia będziesz leżał do góry brzuchem, pił tequilę i jadł świeże, nieskażone żarcie. A swoją drogą ciekawe, co jest w tym pudełeczku. Szczerze mówiąc, wciąż zżeracie ciekawość, ale 100 patyków to w końcu 100 patyków. Suma robi swoje. W dodatku 25 tysięcy jest już na twoim koncie. Ale jeśli zżeracie ciekawość, możesz otworzyć pudełeczko. Pewnie pieniądze przepadną, ale dowiesz się, co tam jest. Zresztą, nic w pudełku nie grzechocze, więc to pewnie jakaś wiadomość. Ale jeśli byś... Ale jeśli byś chcesz sprawdzić, co w nim jest, to możesz zrobić to w każdym momencie gry. Po prostu zajrzyj do paragrafu 160. Będzie dobrze, jeśli dojedziesz cało do Barter Town. To jeszcze jakieś 60 mil. Powinieneś dotrzeć tam około północy. Jeśli oczywiście nic się nie zdarzy, ale z drugiej strony, co miałoby się zdarzyć? To już wprawdzie pustynia Mojave. Wiesz, że na pewno nie spotkasz ludzi z gangu Desert Angels, bo w ostatniej potyczce Skulls z Barter Town postrzelali ich tak, że jeszcze długo nie wyliżą się z ran. No chyba, że drogę zastąpią ci banditos. Ale z tymi zawsze można pohandlować, a często butelka żytniej rozwiązuje sprawę. Chyba, że spotkasz Hell Riders Top Doga. Ale niby dlaczego mieliby zapuszczać się tak daleko? Przejdź do paragrafu 15. To co? Idziemy? Tutaj jest wyraźnie napisane, że do tej gry nie będzie ci potrzebny ołówek ani kostki. Kostki wyrzucamy, oczywiście. Ale ja mam coś takiego.
I ja muszę to przetestować. Tytuł gry paragrafowej 66 do piekła. Idziemy do paragrafu numer 15. Wciskasz gaz mocniej. Słyszysz, jak silnik Krystyny wchodzi na wysokie obroty. Samochód pędzi autostradą, zastawiając ze sobą tumany kurzu. Trzymasz mocno kierownicę jedną ręką, drugą zapalasz blackjacka i wysuszanego liścia marihuany. Tak od razu czujesz, że jest ci o niebo lepiej. Niespodziewanie z lewej widzisz zbliżające się ruiny. Kawałek zwalonego muru, jakiś zawalony budynek, kupa gruzów. A nad nim sterczy las martwych żelaznych masztów. Ogromne, poczerniałe konstrukcje wznoszą się wysoko nad pustynią. Najwyraźniej kiedyś była tutaj podstacja elektryczna. Grube, splątane kable zwisają w dół, tworząc kłębowiska czarnych żelaznych węży i szarych izolatorów. Pędem mijasz stację. Droga prowadzi cię dalej prosto w stronę Bartertown. Przejeżdżasz obok lasu poskręcanego metalu i nagle widzisz, że w mroku pod masztami zapalają się reflektory. Dużo reflektorów. A potem z rykiem silników na szosę za tobą wyjeżdżają wielkie czarne motory. Dodajesz gazu. I już wiesz, że masz kłopoty, cholerne kłopoty, bo motocykle zbliżają się szybko. Jeśli uważasz, że czas zacząć taniec na szosie, przejdź do numeru 6. Jeśli dodajesz gazu i próbujesz się wymknąć, do 29. Z 1 do 15. A z 15 zaczynamy taniec do 6. Teraz zaczyna się ostra jazda. Szybko opuszczasz na zawiasach przednią szybę, łapiesz Glocka w prawą rękę, a potem naciskasz mocno pedał hamulca. Krysia zatrzymuje się z piskiem opon, wpada w poślizg. Na szczęście potrafisz go kontrolować. Obracasz samochód o 180 stopni, zatrzymujesz się czołem do prześladowców, strzelasz 3 razy, na tyle starcza ci czasu. Jeden trafiony motocyklista spada i osuwa się na ziemię. Jego maszyna, wyjąc na najwyższych obrotach, pędzi do przodu. Inny przeciwnik wywraca się razem z motorem, ale to nie wszystko. Wyraźnie widzisz, że nad jednym z motocykli powiewa proporzec przedstawiający rogatą czaszkę w płomieniach. To Hell Riders. Jeśli zawracasz i uciekasz dalej drogą, patrz 59. Jeśli dodajesz gazu i pędzisz na czołowe spotkanie z rozpędzonymi motocyklami, patrz 49. Oczywiście. Zapisujemy i jedziemy 49. Dodajesz gazu i pędzisz wprost na motocyklistów. Jeszcze chwila, jeszcze sekunda, a zmieciesz Hell Riders stalową ramą przymocowaną na przodzie Christine. Wrogowie coś wrzeszczą, rozjeżdżają się na boki, z impetem zderzasz się z pierwszym motocyklistą. Uderzenie jest tak potężne, że w jednej chwili z motocykla zostaje tylko kupa pognicionego metalu, a metalowiec zostaje wyrzucony z siodełka i przelatuje tuż obok kabiny Christine. Pada strzał, potem drugi, trzeci, wszystkie chybiają celu. Zderzasz się z dwoma następnymi motorami. Jeden motocyklista spada pod koła, drugi leci w bok razem z maszyną. Patrz, 35. No to 35. Przerażeni Hell Riders rozjeżdżają się na boki. Niespodziewanie jednak wśród motorów wypada duży trójkołowy motocykl. Pędzi wprost na ciebie. Lada chwila nastąpi zderzenie. Skręcasz w bok i unikasz wypadku. Patrz, 57. Taranujesz trójkołowiec, patrz, 70. No i co zrobimy? 57 chyba, nie? Skręcasz w bok, 57. W ostatniej chwili...
ostatniej chwili skręcasz w bok. Ledwie udało Ci się uniknąć zderzenia. Szybko wracasz na szosę i dodajesz gazu. Widzisz, że motocykle, które zjechały na pustynię, skręcają w Twoją stronę i zaczynają się zbliżać. Wyjmujesz Glocka i posyłasz w ich stronę kilka strzałów. Hele, Riders natychmiast rozjeżdżają się na boki. Zawracasz w stronę Barter Town i dociskasz gaz do dechy. Patrz 69. Jedziesz w stronę Barter Town. Spoglądasz w lusterko i widzisz światła motocykli. Hell Riders nigdy nie przebaczają, zwłaszcza gdy zabije się kilku ludzi z ich gangu. Motocykle nie zbliżają się, ani też nie oddalają. Po prostu jadą za tobą w pewnej odległości. Przejdź 78. Z przerażeniem stwierdzasz, że spod maski wydobywa się para. Temperatura silnika rośnie. No tak, któryś z wrogów musiał trafić w chłodnicę. Do diabła. Wygląda na to, że nie dociągniesz do Barter Town. Zbliżasz się do rozwidlenia dróg. Jeśli chcesz, możesz skręcić w prawo w stronę Ord Mountains. Wiesz, że jest tam głęboki, wyschnięty kanion, w którym być może uda Ci się znaleźć kryjówkę lub zgubić prześladowców. Jest także inne wyjście. Jeśli chcesz, możesz jechać prosto i potem skręcić w lewo, w drogę prowadzącą do małej mieściny Helendale. Niestety miasteczko jest opuszczone i zrujnowane. Kiedyś mieszkali tam ludzie, ale napadli na nich Desert Angels i wymordowali wszystkich mieszkańców. Dokąd jedziesz? Skręcasz w stronę Ord Mountains, patrz 113, jedziesz do miasteczka Helendale, patrz 90. Trudny wybór. Co? Za pierwszym razem, kiedy przeszliśmy grę, wybraliśmy miasteczko Helendale. Teraz z kolei polecimy do paragrafu 113 w stronę Ord Mountain. Skręcasz w prawo i dociskasz gaz do dechy. Christine podskakuje, jadąc wąską, kamienistą dróżką. Na szczęście motory także musiały zwolnić. Słońce dotyka już zachodniego horyzontu, gdy pojawia się przed tobą pasmo skał oraz pierwsze rumowiska i piargi. Skręcasz w bok, kluczysz między głazami, a potem droga schodzi w dół między skały. Wjeżdżasz do głębokiego kanionu, między szkielety wyschniętych drzew, kolczaste gąszcze i porosty. Dodajesz gaz do dechy i mkniesz tuż przy skalnej ścianie. Przejdź do 159. Niespodziewanie między dwoma skalnymi ścianami widzisz coś, co przypomina ogromne, otwarte drzwi. Skręcasz w tamtą stronę, włączasz reflektory i po chwili jesteś już pewien. Tak, to otwarte drzwi. To niewiarygodne, ale zauważasz, że niedawno część zbocza obsunęła się i najwyraźniej odsłoniła jakąś ukrytą pod ziemią instalację. Podjeżdżasz bliżej. Reflektory wydobywają z mroku zarysy wielkich głazów. Widzisz na nich las cieni, ciemnych ludzkich sylwetek. Wzniesionych rąk, pochylonych głów, stłoczonych, napierających na skalną ścianę ciał. Coś musiało stać się tutaj przed wiekami, gdy nad pustynią Mojave rozbłysło straszne atomowe słońce. Ci ludzie wygląda na to, jakby usiłowali dostać się do wnętrza. Nie czas na rozważania. Dodajesz gazu i wjeżdżasz do dużego, ciemnego pomieszczenia. Wyskakujesz z wozu i biegniesz do ogromnych wrót. Wygląda na to, że są sprawne. Chwytasz ciężką zasuwę i pchasz żelazne drzwi do momentu, aż zatrzaskują się ze zgrzytem. Zdążyłeś w ostatniej chwili. W szparze widzisz już zbliżające się motory. Nadjeżdżają Hell Riders. Wytrzeszczają oczy w twoją stronę. Wygląda na to, że zdobycz właśnie umyka im sprzed nosa. Zamykasz drzwi i ryglujesz je.
Przejdź do 116. Dysząc ciężko stoisz przed drzwiami. Z zewnątrz dochodzą do ciebie wrzaski, a potem gwizd kul odbijających się od stalowych wrót. Najwyraźniej Hell Riders jeszcze nie dali za wygraną. Rozglądasz się po pomieszczeniu. Wygląda na to, że to początek jakiegoś podziemnego kompleksu. Widzisz wielkie betonowe rampy, schody i drzwi prowadzące gdzieś w dal. Nigdy jednak nie słyszałeś o tym, aby coś takiego znajdowało się w tych stronach. Zresztą ty sam ominąłbyś obojętnie skalny nawis, pod którym znajdowały się drzwi, gdyby nie fakt, że część skał runęła w dół, odsłaniając wejście. Tak czy owak, samochodem już stąd nie wyjedziesz. Szybko wyłączasz silnik Krystyny, sięgasz pod samochód i uzbrajasz ładunki wybuchowe. Napis ARMED na detonatorze z pewnością skutecznie odstraszy każdego rabusia. Nie pozostaje ci nic innego, jak zagłębić się w głąb podziemnych korytarzy. Patch 122. Patch 122. Wchodzisz w ciemne przejście. W podziemnych salach nie pali się światło, ale nisko nad podłogą co pewien czas umieszczono fosforyzujące płyty. Idziesz betonowym korytarzem przed siebie. W świetle latarki widzisz tumany kurzu pod swoimi stopami. Nikt nie przebywał w tych pomieszczeniach od dawna. Korytarz kończy się ogromnymi, otwartymi na oścież drzwiami. Tuż obok nich widzisz mały pokój odgrodzony od korytarza grubą szybą. Pancerne drzwi od pokoju zostały wyrwane z zawiasów. Gdy świecisz latarką, do środka dostrzegasz rzędy potłuczonych ekranów monitorów i pożółkły szkielet leżący na podłodze. Stara czaszka szczerzy do ciebie zęby spod zerdzewiałego wojskowego hełmu. Patrzysz na ścianę i widzisz napis. USMC Bio-Chemical Depot numer 128. Wracasz do korytarza i idziesz dalej. Patch 137. Wchodzisz do dużego pomieszczenia. Po lewej stronie widzisz dwa szerokie wejścia zaopatrzone w wahadłowe żelazne drzwi. Obydwa są otwarte. Z prawej strony jest jeszcze jedno, tym razem mniejsze przejście. Na końcu korytarza dostrzegasz kabinę windy. Niestety nie ma prądu, a wszystkie instalacje nie działają już od dawna. Jednak obok windy znajduje się klatka schodowa. Zastanów się, dokąd idziesz. Spójrz na poniższy rysunek i wybierz numer paragrafu, do którego chcesz przejść. Pan Jacek Komuda pisze w nawiasie. Proszę, rysunek z tym miejscem. Korytarz. Korytarz. Dwa przejścia w lewo. Jedno w prawo. I na końcu winda oraz klatka schodowa. Klatka schodowa. 141. Przejście w prawo 144, pierwsze drzwi w lewo 154 i drugie 155. Dobrze, idźmy do 144. Wchodzisz w szeroki korytarzyk o betonowej podłodze. Po kilku krokach doprowadza cię do dużej sali. To chyba magazyn, bo na podłodze stoją dziesiątki starych, zakurzonych skrzyń i butli. Przyglądasz się pierwszej skrzynce w świetle latarki. Widzisz napis US Army Weapon No ASX łamane 2345 kreska 1390 kreska 98 57 Keep out fire. Niestety skrzynka jest pusta. Tak samo jak wszystkie skrzynie w tym magazynie. Z pewnością te pudła zawierały broń, jednak została ona stąd wywieziona. Dokąd? Tego na razie nie wiesz. Wracasz do 137, czyli tutaj. I teraz byliśmy tutaj, idziemy do 154. I tutaj jest taki motyw. W
Wchodzisz do dawnego magazynu wojskowego. Wszędzie widzisz żelazne, zarzewiałe regały zastawione skrzynkami. W większości z ich są części do maszyn, łożyska albo zębate tryby, elementy skrzyń biegów. To cenne znalezisko, ale niestety teraz nie masz czasu, nie masz jak przetransportować tego na powierzchnię. Nic więcej tutaj nie ma. Patrz, 137. Patrzymy 137, idziemy do 155. Zdecydowałeś się. Nie, wchodzisz do dużego magazynu. Jest prawie pusty, tylko w jednym miejscu natykasz na stos potrzaskanych kości. Niektóre wydają się dziwnie duże, jak gdyby nie były to kości człowieka. Wracasz do 137. Zostaje nam tylko klatka schodowa 141, ale opiszmy to. 141, 137, 154, 137, 155, 137, no 141 teraz. Winda nie działa, zaglądasz przez małe okienko do wnętrza szybu, ale jest on zupełnie pusty. W takim razie pozostaje ci tylko klatka schodowa. Jeśli idziesz w górę, patrz, 161, jeśli w dół, 135. 135, słuchajcie. Schodzisz w mroczną czeluść. Niestety już po kilku krokach okazuje się, że schody są zalane cuchnącą, brudną wodą. W świetle latarki pływającej na powierzchni śmieci i zbutwiałe kawałki drewna. Nic z tego, wracasz, patrz, 137. I znowu 137, 141, klatka schodowa. Pozostaje ci tylko klatka schodowa. Idziesz w górę, 160, 161. No bo cóż możemy zrobić, jak nie możemy niby nic zrobić. Nie? No dobra, to idziemy do 161. Wchodzisz po stopniach okrytych kurzem. Zaraz, tego kurzu wcale nie ma tak zbyt wiele. Ktoś wchodził po tych schodach kilka godzin albo kilka dni temu. Niespodziewanie natykasz się też na barykadę ze starych beczek, skrzynek i blach. Z trudem przeciskasz się bokiem. Potem stajesz przed wielkimi stalowymi drzwiami zaopatrzonymi w zasuwy i pokrętło służące bez wątpienia do otwierania drzwi. Jeśli wracasz na dół, patrz, 137. Jeśli otwierasz drzwi, 130. No to nie wracamy, bo tam już nic ciekawego nie znajdziemy. Idziemy do 130. Kręcisz pokrętłem, potem naciskasz wajchę i drzwi zaczynają się otwierać. A potem za drzwiami widać korytarz. Tylko tyle zauważasz. Z ciemnego wnętrza wyskakuje blada postać. Z ledwością unikasz ciosu zadanego ciężkim kawałkiem metalowej rury. Uchylasz się, sięgasz po broń. Przeciwnik wydaje cienki okrzyk i podnosi uzbrojoną dłoń do ciosu. Co robisz? Strzelasz? Patrz, 158. Jeśli zamierzasz zablokować cios lewą ręką i uderzyć kolbą przeciwnika między oczy, 118. 118. Chwytasz lewą ręką uzbrojone ramię przeciwnika, a prawą zadajesz cios kolbą pistoletu w głowę. Niestety, nie wywiera to żadnego wrażenia na przeciwniku. Chwyta prawą rękę za twój bark. Czujesz, jak długie, jak szpony paznokcie przecinają twoją skórę. W półmroku dostrzegasz błysk jego białych zębów. Odskakujesz, łapiesz pistolet za kolbę. Patrz, 158. Czyli mogliśmy od razu wypalić. Jeśli po prostu naciskasz spust, mierząc w przeciwnika, patrz, 142. Jeśli chcesz trafić idealnie prosto w serduszko, 146. Nie ma czasu na finezję. 142. Dobra. Pakujesz kulę prosto w brzuch wroga. Przeciwnik potyka się, wypuszcza rurę i pada na posadzkę. Chyba jest martwy. Przejdź do 129. No.
Przyglądasz się bliżej leżącego na ziemi człowiekowi. To biały mężczyzna bez śladu mutacji, ubrany w łachmany i strzępy starej wojskowej plandeki powiązanej drutem. Ma spiłowane zęby i to jedno spostrzeżenie wystarcza, abyś wiedział, z kim masz do czynienia. To kanibal. Słyszałeś nieraz, że w starych ruinach i kanionach na pustyni mieszkają małe grupki kanibali, którzy porywają ludzi z wiosek lub nawet napadają na karawany. Co teraz? Zza otwartych pancernych drzwi wionie słodkawy smród rozkładu. Ostrożnie wchodzisz do korytarza i natychmiast zatykasz nos. Na drutach przyczepionych do sufitu wiszą uwędzone kawałki mięsa. Bez trudu rozpoznajesz części rąk i nóg, a nawet głowę jakiegoś gościa, który miał mniej szczęścia niż ty. Zatykasz nos rękawem, z trudnością powstrzymujesz mdłości, ale idziesz korytarzem przed siebie. Widzisz, że do jakiś... Widzisz, że do jakiś czas z prawej i lewej strony mijasz niewielkie pomieszczenia. Kiedyś zapewne były to jakieś magazyny, teraz jednak wejścia do nich zabito drewnianymi kratownicami. Patrz, 117. No to 117. Korytarz biegnie prosto. Zaglądasz do jednej z cel i dostrzegasz tam tylko potrzaskane kości. Idziesz dalej do 124. Dobra. To idziemy do 124. Dochodzisz do rozwidlenia korytarza. Dokąd teraz? Jeśli w prawo, patrz 134. Jeśli w lewo, patrz 133. Dobra. 133. Korytarz skręca, a potem niespodziewanie wkraczasz do dużej sali. Jest tutaj jasno, wszędzie płoną pochodnie. To chyba... To było chyba kiedyś małe centrum informatyczne. Wszędzie widzisz ekrany komputerów i stanowiska z monitorami. Zaraz, jeden z pecetów działa. Widzisz, że jeden z ekranów świeci na zielono. Ruszasz w tamtą stronę i słyszysz pod stopami chrzęst. Podłoga tej komnaty usłana jest kośmi i potrzaskanymi czaszkami. Wokół komputera widzisz prymitywne konstrukcje totemy z ludzkich włosów, przegrody i półki z zardzewiałej blachy, na której ustawione są czaszki, a więc to miejsce kultu. Czaszki skóry na posadzce pokryte są brudnymi plamami krwi, a nawet brunatnymi plamami krwi. Zastanawiasz się, ilu ludzi zabito w tym miejscu. Przed zielonym ekranem monitora Tak to powinno być przeczytane. Podchodzisz do komputera. Na pociemniałym ekranie widzisz napis System Terminated. Jeśli spróbujesz coś zrobić z komputerem, patrz 147. Jeśli wracasz, 136. Będziemy się bawić w hakera. 147, proszę Państwa. Dotykasz klawiatury i próbujesz wydać komputerowi polecenie głosem. Niestety nie reaguje. Nie pozostaje zatem Ci nic innego, jak wcisnąć przycisk reset. Ekran ciemnieje. Potem niespodziewanie pojawia się na nim amerykańska flaga. Potem na starym spłowiałym ekranie pojawiają się procedury startowe. Komputer sprawdza działanie systemów. Niestety nie jest w stanie połączyć się z siecią. No. Pojawia się napis Net Offline. A potem masz wrażenie, że jesteś obserwowany. Oglądasz się i widzisz grupkę kanibali. Weszli tu tak cicho, a przecież powinieneś słyszeć chrzęst rozgniatanych kości. Patrzą to na ciebie, to na ekran monitora. Wszyscy trzymają długie pałki, maczugi nabijane gwoździami, kilku ma łuki z drewna lub ze starych resorów. Patrzą. Z grupy występuje niski, szczupły mężczyzna. Ma na sobie szatę ze skóry i kawałków opon, a na głowie zerdzewiały amerykański hełm wojskowy. Spogląda ci prosto w oczy. Ty być z Windowsoftu? Pyta. Czy z NorathSoftu? Milczysz. Kanibale wpatrują się w ciebie z napięciem. Wiesz, że to, co odpowiesz, zdecyduje o tym, czy będziesz żyć.
Jeśli mówisz, że jestem z Windowsoftu, patch 152, jeśli zaś jestem z NoradSoftu, patch 162. 162, jesteśmy z NoradSoftu. Jestem z NoradSoftu. Mówisz. Jesteś z NoradSoftu, krzyczy mężczyzna. Z NoradSoftu, on jest z NoradSoftu, to on, to wielki administrator. To on żywi maszyny, on poprowadzi nas do Hyperpolis. Prowadź nas, wrzeszczą kanibale, prowadź. Łatwo powiedzieć, tylko dokąd. To niewiarygodne, ale oni naprawdę padają przed tobą na twarz. Ci prymitywni kanibale oddają ci hołd. Zawodzą głośno, śmieją się i płaczą, a ty stoisz spośród nich. Człowiek w stroju z opon podchodzi do ciebie, klęka przed tobą i spuszcza głowę. Prowadź nas, administratorze, kapłanie pana naszego interneta, prowadź nas do Hyperopolis. Prowadź. Dziećmi twoimi jesteśmy, ocal nas. Niespodziewanie przychodzi ci do głowy pewien pomysł. Już wiesz, co zrobisz. Dobrze, poprowadzę was do Hyperopolis, mówisz. Ale najpierw zbierzcie się wszyscy i pójdźcie na dół, do podziemi, a potem otwórzcie dolne drzwi i zbierzcie się przy nich wszyscy. Tam będą aniołowie piekieł, ale ja stąpię do was i ześlę na nich zagładę. Cholera, masz nadzieję, że Hellriders jeszcze tam są. To niewiarygodne, ale kanibale szepczą coś między sobą, a potem odchodzą. Zostajesz sam w pustej sali przed ekranem monitora. Patch 153. 153 jest tutaj. Szybko wychodzisz ze świątyni. Ostrożnie rozglądasz się dookoła, ale nigdzie nie widzisz przeciwników. Gdy podchodzisz do rozgałęzienia, skręcasz w lewo. Długo idziesz korytarzem, a potem stajesz przed zasłoną z drutów, na które nanizono paciorki i kawałki blach. Odsuwasz zasłonę i wchodzisz do wielkiej sali. W ogromnych, martwych ekranach odbija się ogień płonący w wielkim palenisku. Chwytają cię mdłości, gdy widzisz stół, na którym leżą niedojedzone resztki wieczerzy, gnaty kości, resztki mięśni i skóry i kawałki ugotowanych, poćwiartowanych zwłok. Rzucasz się pędem w stronę korytarza, przy którym widać na wpół zatarty napis Exit. Biegniesz ile tchu w piersiach. Dopadasz w końcu do wielkiej, otwartej bramy, wbiegasz na pochylnie i wreszcie czujesz we włosach zimny wiatr pustyni. Wypadasz na zewnątrz, cały zdrowy. Gdzieś daleko słyszysz kanonadę, strzały i krzyki. Uśmiechasz się na myśl, jaką to niespodziankę sprawiłeś Hellriders. Teraz przed tobą droga do Bartertown. A co cię tam czeka, dowiesz się z wrześniowego numeru portala. I tak oto na dwa razy zakończyliśmy grę. Upstryk. Nie mogę wyłączyć.